jak działa EKG, czyli elektrokardiografia. Badanie serca przy zaburzeniach rytmu serca. Wykorzystywane w tym urządzeniu jest pewna zasada. Każde działanie w naszym ciele jest spowodowane, czy też powoduje powstanie impulsu elektrycznego, prądu elektrycznego. Nie inaczej jest z pracą naszego serca. Żeby mogło dojść do skurczu, musi być wysłany odpowiedni impuls elektryczny. Również działanie naszego serca to szereg działań elektrycznych. Powstawanie prądu elektrycznego. Żeby zbadać niejako to działanie serca, na naszym ciele instaluje się urządzenia rejestrujące. Na kończynach klamry, na klatce piersiowej elektrody. Aparatura odczytuje sygnały z naszej skóry. Co ciekawe, to działanie wewnątrz naszego ciała jest na tyle duże, że te sygnały mogą być odczytane również na naszej skórze. Po zczytaniu ten sygnał jest wzmacniany, później przetwarzany i dostajemy wydruk, wykres, w jaki sposób to nasze ciało pracuje. Dostajemy wykres zjawisk elektrycznych zachodzących w naszym sercu. Widać na nim, w jaki sposób pracuje nasze serce. Dzięki wiedzy, w jaki sposób należy to odczytywać, ten powstały wykres może wykryć zaburzenia, choroby serca, może dać lekarzowi bardzo dużo informacji o tym, w jaki sposób nasze serce pracuje, czy pracuje w sposób odpowiedni, czy te skurcze, cała aktywność serca przebiega w taki sposób, jak trzeba. Te górne kończyny oraz lewa noga to trójkąt równoboczny. Prawie po środku tego trójkąta znajduje się serce. Dlatego to emitowanie przez pracę naszego serca, przez aktywność naszego serca, tej energii elektrycznej, może być odczytywane przez w odpowiednich miejscach umieszczone elektrody. To, co wspominałem, że może nam się wydawać, że skóra, serce, że tych tkanek pomiędzy jest dosyć dużo i że ta energia elektryczna może być zaburzona, nie jest prawdą. Ona świetnie przewodzi. Bardzo podobne jest badanie EEG naszego mózgu, naszej głowy. Umieszczamy elektrody na skórze naszej głowy i sczytując zmiany potencjału elektrycznego zachodzące na naszej skórze, które są spowodowane pracą naszego mózgu, po przetworzeniu mamy wykres mówiący, jak pracuje nasz mózg. Tak samo jest w EKG. Badając zmiany zachodzące na naszej skórze, które pochodzą właśnie z aktywności elektrycznej naszego serca, powstaje wykres, który po odpowiednim odczytaniu daje olbrzymią ilość informacji o tym, jak działa nasze serce. I badanie EKG właściwie jest takim pierwszym, jednym z najważniejszych, obok badania ciśnienia krwi, kiedy dochodzi do prawdopodobieństwa jakiejś choroby serca, jakiegokolwiek zagrożenia, jeśli chodzi o to serce, o nasz układ krwionośny. Ponieważ daje olbrzymią ilość informacji, jest nieinwazyjne i pozwala na diagnozę, która może na przykład później doprowadzić do kolejnych badań, już bardziej dokładnych. Niestety niekiedy inwazyjnych, chociaż najczęściej nieinwazyjnych. Więc EKG jest to badanie elektrycznej aktywności naszego serca, a przez to powstaje wykres, wynik mówiący, jak to serce działa, w jaki sposób jest aktywne, czy dochodzi tam do jakichś nieprawidłowości. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.